tvpodkarpacie.pl. W dniach od 1 do 15 marca w Sanoku odbędzie się nabór do przedszkoli rozoddziałów zerowych. Kartę zgłoszeniową będzie można pobrać bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli numer 1, 2, 3 i 4 lub w sekretariacie szkół numer 1, 3, 4 i 6. Czyli tam, gdzie będą prowadzone oddziały zerowe. W bieżącym roku Urząd Miejski zabezpieczył 1040 miejsc w placówkach sobie podległych. Mamy w sumie około 865 miejsc w przedszkolach i 175 planowanych w szkołach, w tak zwanych zerówkach. Natomiast sam nabór będzie rozstrzygnięty do 31 marca, kiedy w przedszkolach powinny znaleźć się listy osób przyjętych oraz tych, dla których miejsca zabrakło. Mowa oczywiście o 3- i 4-latkach, ponieważ samorząd 5- i 6-latkom ma obowiązek zabezpieczyć przedszkole bądź zerówkę. Jeżeli liczba chętnych nie przekroczy limitu przyjęć, wtedy rekrutacji będzie dokonywał bezpośrednio dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola. Jeżeli ta liczba będzie większa, zostanie powołana komisja. W skład komisji będzie wchodzić przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel Urzędu Miasta. Warto więc przedstawić kryteria, jakimi powinna kierować się komisja. Na pierwszeństwo mogą liczyć dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, rodziców niepełnosprawnych, również dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Również do przedszkola czy zerówki będą mogły uczęszczać, mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących. Wtedy stosujemy takie dodatkowe kryterium. Trzeba zadeklarować się na najwyższą liczbę godzin pobytu w przedszkolu. I oczywiście na pierwszeństwo mogą liczyć dzieci pochodzące z miasta Sanoka. Jeżeli będziemy mieli miejsca w przedszkolach naszych, to będziemy mogli przyjąć dzieci spoza Sanoka, ale tylko w takim przypadku zakładamy. Pomimo, że nabór rozpoczyna się 1 marca, to od stycznia przedszkola oblegane są przez rodziców chcących swoim pociechom zagwarantować miejsce. W początku roku od stycznia zainteresowani rodzice przychodzą indywidualnie do przedszkola lub telefonicznie chcą uzyskać informacje o sposobie rekrutacji, o zapisach na nowy rok szkolny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zainteresowanie jest duże, jak co roku. Ponieważ temat naborów do przedszkoli powraca co roku, warto na koniec dodać, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, które pochłania z budżetu blisko 8 milionów złotych, a wpłaty rodziców stanowią około 10% całej kwoty. tvpodkarpacie.pl